Witam bardzo serdecznie Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta, Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 29 maja do 4 czerwca. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale zamieściłam zdjęcia, są tam również opisy. Dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie, wówczas Was będzie chronił jak osobisty amulet. Moi drodzy, zaczynamy czytanie tygodniowe od zodiakalnych bliźniąt. 29 maj, 4 czerwiec, bliźnięta. Moje drogie bliźnięta, jeśli chodzi o Was, pojawia się miłość. To jest na głównym planie w tym tygodniu. Miłość, połączenie. Możecie spotkać bratnią duszę, ktoś może się zaręczyć, może bierzecie ślub albo, nie wiem, bierzecie udział w jakimś weselu w tym tygodniu. Natomiast tutaj możecie spotkać osoby do relacji. To może być rak zodiakalny, o czym mówi karta, bądź ryba. Ktoś może mieć ascendent, wiadomo, znak solarny, księżycowy. Natomiast tu mi się pokazuje pojednanie, połączenie. Może to być osoba z przeszłości, osoba z poprzedniego wcielenia. Mamy tutaj kartę karmy. Kartę poprzednich wcieleń, więc może to być osoba, którą już znacie albo z dzieciństwa, albo z poprzedniego wcielenia. Tak jakby Wasze dusze się rozpoznają, możecie poczuć na pierwszym spotkaniu, jakbyście się znali całe życie. Osoby, które są w relacjach, tutaj tak jak mówię, mogą być zaręczyny, mogą być śluby, może ktoś z Was akurat bierze na początku czerwca ślub, także tutaj takie energie mi się pokazały. Mamy też energię dzieci, więc możecie planować rodzinę, możecie planować dzieci, powiększenie rodziny. Wy bardzo mocno stawiacie na stabilizację. Natomiast co mi się pokazuje w negatywie? Problemy z pracą i z finansami, tak jakby te finanse zostały przyblokowane w tym tygodniu. Nie ma tej równowagi, tak? Może czekacie na to, aż ktoś Wam odda pieniądze. Możecie mieć też obawy, czy spłacicie raty, długi, jakieś kredyty. Tu pokazują mi się problemy mocno stricte finansowe. Czyli na przykład też, nie wiem, poszły tutaj kredyty na mieszkania do góry. No generalnie, tak jakby obawiacie się po prostu też o utratę pracy. Ktoś Was nie docenia, ktoś Was nie dostrzega. Możliwe, że czekaliście na jakąś premię i tak jakby... Ktoś Wam może powiedzieć, że tej premii nie będzie, że firma na przykład ma straty, nie ma tych pieniędzy, żeby Wam wypłacić i będziecie się mocno tutaj martwić o finanse. Niektórzy z Was będą nawet myśleć o zmianie pracy. Może to być zmiana pracy nawet gdzieś daleko, bo mi się pokazuje odległość, podróż, nawet przeprowadzka. Zdrowotnie, kochani, alergie. Alergie, teraz też dużo drzew pyli, więc może po prostu trzeba na to zwrócić uwagę. I alergie pokarmowe również, także tego typu sprawy na ten tydzień. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was. Trzymaj się swojej wizji. Także ja Was, kochani, zapraszam na rytuały, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam po bransoletki, które będą Was chroniły, przede wszystkim czarny turmalin. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Przejdźmy do kolejnego znaku. Waga. Moje drogie wagi, kończy się czas siedzenia w miejscu. Tutaj pokazuje mi się, co miłego Was spotka. Jakaś zodiakalna panna być może pojawi się w Waszym życiu. Tu jest wyjazd, zaproszenie na spotkanie. Możecie się z kimś spotkać, kochani. Jest jeszcze w Was jakiś konflikt wewnętrzny. Wy możecie chcieć z kimś zaplanować spotkanie, wyjazd, bo tu mamy kartę rydwanu, czyli to się nagle zadzieje, tak? Może tak być, że Wy kogoś przez internet poznajecie, albo po prostu macie osobę, która jest gdzieś w oddaleniu. Trzeba do tej osoby pojechać, trzeba się spotkać, ale w Was jest taki mocny ogień, że aż Was nosi. Wy chcecie tę osobę już na teraz, tutaj.
No, żeby być po prostu przy tej osobie, tak? Żeby ją przytulić, żeby po prostu spojrzeć prosto w oczy. Takie romantyczne energie mi się tutaj pokazują. Natomiast co Was może zasmucić? Karta maga. Brak takiej gotowości do działania. Tak jakby może w którymś momencie dopadnie Was ten konflikt wewnętrzny i stwierdzicie, że może jeszcze to przełożę, może jeszcze nie teraz. Widzę tutaj osoby, które są po zranieniu, po jakichś trudnych sytuacjach życiowych, po trudnych relacjach, być może toksycznych. I tak jakby z jednej strony ciągnie Was do nowo poznanej osoby, a z drugiej strony coś Was powstrzymuje przed zranieniem. Obawiacie się, że powtórzy się lekcja z przeszłości i że ktoś Was tutaj zrani. Bo ja widzę taki, no może nie głęboki strach, ale no takie wycofanie troszeczkę. A co jeśli, tak? Tu też problemy finansowe, piątka monet. Możecie martwić się finansami, pracą, może ktoś się martwi, czy zostanie mu przedłużona umowa w pracy. No to jest karta straty. Ktoś może faktycznie w tym tygodniu stracić pracę, dostać wypowiedzenie z końcem maja. Być może szukacie czegoś nowego. I tutaj też mi się pokazują kursy, szkolenia. Może tak być, że zmieniacie w ogóle pracę. Możecie zmieniać, tak jak mówię, wraz z pracą miejsce zamieszkania. Przeprowadzki tutaj widzę mocno. Zdrowotnie, kochani, tu jest dwójka monet. Dwójka monet pokazuje zaburzenie przemiany materii. Ta karta też oznacza nadmiar bądź niedobór witamin. Was jest dużo, więc dla każdego, kochani, to nie będzie przesłanie. Natomiast tak jakby warto po prostu na to zwrócić uwagę. Karta wyroczni, oczekuj potężnej zmiany. Ja mam takie przeczucie, że do Was zbliża się miłość. Jeśli jesteście singlami, jeśli po prostu jesteście osobami, które wcześniej zostały zranione, ciężko Wam zaufać. Tu się pojawia ktoś nowy na Waszej drodze i ta osoba odmieni Wasze życie, Wasze patrzenie, Wasze myślenie i tak jakby właśnie spojrzenie na miłość. Także kochani, może faktycznie warto zaryzykować. No i na koniec wodniki. Wy, kochani, ciągle siedzicie w przeszłości, ciągle rozpamiętujecie to, że ktoś Was zranił, ktoś Was oszukał, ktoś był bardzo nie fair w stosunku do Was. Wy już macie dość tej przeszłości, jesteście w swojej energii, bo to są karty wodnika. Tu jest blokada, oddalenie, brak kontaktu, wycofanie, izolacja, tak jakby po prostu ktoś był na odległość, ktoś Was zranił. Co Was może zasmucić? Brak stabilizacji w rodzinie. Być może są tu rozwody w toku, być może po prostu no ta rodzina, równowaga w rodzinie, harmonia zostały zaburzone i Wam tego bardzo szkoda, tak, że po prostu fajna rodzina się rozpadła, nie wiem, być może facet poszedł do innej kobiety, być może po prostu tutaj może spotykaliście się z kimś, kto był po prostu w związku i mężczyzna stwierdził, że zostaje ze swoją żoną, bądź kobieta, że ze swoim mężem. I na przykład tutaj był romans, no i to się zakończyło bardzo szybko, tak? Ktoś kogoś zablokował, nie ma kontaktu, jest oddalenie, jest wycofanie. No i tak to po prostu wygląda. As mieczy mówi też o tym, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, nie zamartwiać się. Co miłego Was spotka? Umiarkowanie. Kochani, jak podejdziecie do wszystkiego na spokojnie, na zasadzie to była lekcja do przepracowania, tak? My, zanim zeszliśmy na ziemię, podpisaliśmy kontrakt z danymi duszyczkami. Ty masz mnie zranić, żeby nauczyć wybaczać. Ty masz mnie zranić, żeby nauczyć mnie kochać, tak? Samego siebie. Żeby nie dawać siebie na tacy za każdym razem, tak? Musimy pamiętać o tym, że w każdym zdrowym związku, w każdej zdrowej relacji musi być zachowana równowaga, kochani, w dawaniu i braniu. Bez tego żadna relacja nie wypali. Jeżeli jedna osoba non-stop podaje serce na dłoni, a druga, no, tak jakby bierze i nic od siebie nie daje, no to kochani, tutaj prędzej czy później taka relacja się rozpadnie. Ona nie ma racji bytu. Bo kochani, no to musi być z obu stron. Nie może tak być, że ktoś z Was daje tutaj dużo, dużo miłości, stara się, dba o relację, żeby było dobrze, tak? A ta druga osoba po prostu, no, egoistycznie bierze, nic od siebie nie daje, tak? A jeszcze nie daj Boże pójdzie gdzieś tam, weźmie nogi za pas, znajdzie sobie kogoś innego i Was zostawia. Bo tu mam pokazane osoby, które są, które były w rodzinie, które mają dzieci i tak jakby Wam szkoda tej rodziny, tego, że to się rozpadło, tak? Nie możecie skupić się na pracy, bo cały czas rozpaczacie, tu są uczucia, cały czas te emocje biorą górę.
I chociaż chcecie ruszyć do przodu, chcecie ruszyć z jakimś nowym projektem, z własną firmą, zacząć się rozwijać, kochani, to was ta przeszłość blokuje. Tu jest bardzo dużo traum do uleczenia, kochani. Ja was zapraszam na oczyszczanie czakr przede wszystkim, zapraszam na zdjęcie blokad, bo tu jest bardzo, bardzo dużo blokad u was. Wy nie potraficie ruszyć z miejsca, mimo że może pojawić się ktoś nowy, to wy się po prostu blokujecie, kochani. Za dużo było zranienia, za dużo było takiej sytuacji, gdzie ktoś naprawdę was mocno wykorzystał, mocno zranił. Ja widzę, że wy to w sobie nosicie, że nie potraficie się po prostu z tym pogodzić. No i tutaj faktycznie trzeba zrobić porządne oczyszczanie. Chroncie się przed negatywnymi ludźmi, noście właśnie turmalin przy sobie, bransoletki z turmalinu czy jakieś wisiorki. No i kochani, no zapraszam was na oczyszczanie, już za niedługo będziemy mieć pełnię, więc do tej pełni zróbmy te oczyszczania. Tutaj zdrowotnie ósemka kielichów, to są choroby nadnercza, to jest depresja, czasami zanikanie sił życiowych. Wszystko się po prostu zebrało w jedną kupę, kochani. I dlatego też pamiętajcie, że później te wszystkie problemy psychiczne uderzają też niestety w nasze zdrowie. Także tutaj trzeba wziąć na to poprawkę i faktycznie zadbać o siebie. No kochani, naprawdę, u was jest dużo do uleczenia. Karta wyroczni. Pokaż światu swoje prawdziwe ja. Także zapraszam was, kochani, do kontaktu. Możemy zrobić oczyszczanie do pełni. Wszystko oczyścimy, odblokujemy was. No i będziemy dalej działać, tak? Każdy ma indywidualną sytuację, także zapraszam, piszcie maile, waszą datę urodzenia, no i sprawdzimy, co tam nam się pokaże. Wszystkiego dobrego, kochani, udanego tygodnia. Pozdrawiam.